ulicach Tczewa przez ostatnie dni można było wypatrzyć pojedyncze rowery Mewo. Na razie jednak jednoślady jeździły po Tczewie tylko w ramach testów. Do niedawna bowiem nie było oficjalnej daty uruchomienia jednego z najnowocześniejszych w Europie systemów rowerów publicznych. Teraz już wiadomo, że od 26 marca każdy z nas będzie mógł wypożyczyć rower i jeździć nim po Tczewie i całej metropolii. Na początek gminy będą miały do dyspozycji 1200 rowerów. Mewo rusza 26 marca, uroczysta inauguracja odbędzie się w Sopocie o godzinie 13.30, a zaraz potem w gminach, które wchodzą w skład systemu, czyli w 14 gminach metropolii, będzie można wypożyczać rowery i już jeździć. W Tczewie docelowo będziemy mieli 160 rowerów, w pierwszym etapie będzie to mniej więcej 1/3, blisko 50 rowerów będzie jeździło po Tczewie. No, ceny nie są wygórowane, myślę, że są na każdą kieszeń. Jest to 10 zł abonament na miesiąc i w ramach tego abonamentu można codziennie jeździć rowerem przez 90 minut. Jeżeli przekroczymy ten czas, to za każdą minutę dodatkową płacimy 5 groszy. Możemy też wykupić sobie abonament na cały rok, wówczas jest to 100 zł rocznie, wynosi ta opłata. Możemy rowerem Mewo podróżować również poza miastem, poza Tczewem i tutaj mamy dwa wyjścia. Możemy tym rowerem wrócić do Tczewa i tutaj go zostawić w stacji, ewentualnie zostawić na terenie gminy, do której podróżujemy. Jeżeli ta gmina należy do systemu Mewo, wówczas wszystkie te abonamenty i opłaty obowiązują tak samo jak na terenie Tczewa. Natomiast jeżeli to jest poza terenem objętym systemem Mewo, wówczas jeżeli zostawimy tam rower, to płacimy 103 zł karę. Na terenie Tczewa znajduje się 28 stacji wypożyczania rowerów. Są specjalnie oznaczone, a lokalizacje można sprawdzić również na stronie www.rower.tczew.pl. W jaki sposób będziemy wypożyczali rowery? Ale podstawowym pewnie narzędziem do wypożyczania będzie aplikacja, gdzie jakby już na samym wejściu po zalogowaniu mamy taką ikonkę wypożycz rower kod QR, naciskamy, pokazuje nam się ekran, przesuwamy do tego kodu QR, pyta nas się, czy chcemy wypożyczyć rower o danym numerze, klikamy wypożycz i będzie do nas sygnał zwolnienia blokady, sygnał dźwiękowy, że rower jest wypożyczony i w tym momencie w naszej aplikacji w wypożyczeniach pojawia się czas, że ten rower wypożyczyliśmy i naliczany koszt. Rower będzie można oczywiście zarezerwować, czyli przed wypożyczeniem można kliknąć w aplikacji czy też na stronie internetowej zarezerwuj dany rower i on będzie na nas czekał 15 minut i w tym momencie on znika z systemu. Jeżeli nie wypożyczymy go w ciągu tych 15 minut, no to on wraca z powrotem do jakby tej puli rowerów możliwych do wypożyczenia. Mewo to największy w Europie system roweru publicznego w całości składający się z rowerów elektrycznych. Oznacza to, że silnik weźmie na siebie tyle wysiłku, ile włoży rowerzysta. To szczególnie wygodne przy ruszaniu, nabieraniu prędkości i podjazdach pod górę. Docelowo na terenie 14 miast i gmin dostępnych będzie ponad 4000 rowerów.